Dzień dobry, dzisiaj pan profesor Dawid Czakon jest naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa serdecznie. Mówię profesor, ponieważ uczy pan w szkole średniej, stąd ten tytuł. To jest historia, to jest filozofia, to jest WOS? Nie. Co, jakie to są przedmioty? Tak, pan redaktor mówił. Uczę przede wszystkim wiedzy o społeczeństwie, ale uczę również historii i właśnie filozofii. I są nagrody na polu dydaktyki, bo są laureaci różnych olimpiad i gdybym poprosił o wskazanie jakiegoś takiego sukcesu, który pan definiuje jako sukces dydaktyczny, to mamy parę rzeczy takich do tej pory? Tak, dziękuję bardzo. No przede wszystkim myślę, że to są sukcesy uczniów. Jeśli chodzi o te laury finalistów czy laureatów olimpiad. Natomiast to jest jedna sprawa i myślę, że za chwileczkę o tym może więcej. Natomiast takim podstawowym sukcesem i to, na co przede wszystkim zwracam uwagę i traktuję jako sukces, to kwestia relacji. Relacji nauczyciel-uczeń, prowadzonych lekcji, chęci zaangażowania się uczniów w różne wydarzenia, w różne akcje, w różne konkursy. Ja jakoś tak od kilku lat moim konikiem są debaty oksfordzkie i w ogóle organizacja debat. Bardzo się cieszę, że uczniowie też się tym interesują i chcą debatować, więc bardzo się cieszę. I mówię, te relacje nauczyciel-uczeń są dla mnie bardzo ważne. Natomiast cieszy oczywiście to, że gdzieś tam te sukcesy też uczniowie gdzieś, ci uczniowie te sukcesy odnoszą. W tym roku mamy w Koperniku finalistę Olimpiady Filozoficznej. W zeszłym roku jeden z uczniów był laureatem tejże Olimpiady. A w przyszłości też były sukcesy na tym polu, więc bardzo się cieszę. I te debaty, to prowadził pan ostatnio debatę kandydatów na burmistrza Cieszynie, jak tak. pan wspomina tamten czas i te wrażenia z prowadzenia tego wydarzenia? Bardzo dobrze. No tak jak już też z wieloma osobami na ten temat mówiłem, od kilku lat jako Stowarzyszenie Wszechnica organizujemy debaty. Można powiedzieć, że rozpoczął to wszystko były prezes naszego stowarzyszenia, późniejszy burmistrz Cieszyna, pan Ryszard Macura. Gdzieś tam staram się kontynuować właśnie organizację debat na różne tematy, choć przede wszystkim oczywiście w ostatnich latach to są debaty przede wszystkim wyborcze, tak, przed wyborami do parlamentu, czy tak jak teraz ostatnio przed wyborami do samorządu, kiedy mieliśmy możliwość jako Stowarzyszenie Wszechnica zorganizować debatę z kandydatami na burmistrza miasta Cieszyna. Bardzo pozytywnie odbieram tą debatę, bardzo się cieszę za to zaufanie, jakim jako stowarzyszenie byliśmy obdarzeni. No bo to w sumie sztaby wyborcze właśnie trzech kandydatów z taką propozycją wystąpiły. No i myślę, że się udało, tak? Że w pewien merytoryczny, spokojny, kulturalny sposób o Cieszynie mogliśmy porozmawiać. Oczywiście, jak to w każdej debacie, nie brakowało jakichś drobniejszych bądź większych uszczypliwości między kandydatami. Ale taka uroda, prawda, tego typu. Ale, no tak to wyglądam, ale myślę, że jakichś takich większych emocji uniknęliśmy i że przede wszystkim ta debata miała charakter właśnie kulturalnej, rzeczowej dyskusji, konstruktywnej krytyki i to ze strony samych kandydatów, jak również i publiczności, bo przecież publiczność licznie zgromadzona, z czego się bardzo cieszę, też miała możliwość zadawania pytań i wszystkie te pytania dotyczyły Cieszyna, problematyki, tych wszystkich problemów, z którymi mieszkańcy się zmagają, prawda, czy też jakichś projektów, które chcieliby, żeby były w przyszłości realizowane, więc tak, myślę, że debatę mogą kulturalnie, za, tak, i za organą. No zawsze pewne rzeczy można by było zrobić lepiej. Po to staram się uczyć też na błędach i mam nadzieję, że w kolejne przedsięwzięcia będą tylko i wyłącznie lepsze. Czyli tak, pan prezes teraz Stowarzyszenia Wszechnica. Tak, już od kilku lat, tak. Mam tą przyjemność być prezesem. Czym tam się zajmujecie? I jako, no właśnie, jako stowarzyszenie przede wszystkim naszym podstawowym celem jest zwrócenie uwagi na historię, na pielęgnację wartości patriotycznych. Działamy na polu kulturalnym, właśnie oświatowym. Stąd przede wszystkim właśnie, można powiedzieć, z naszej inicjatywy co roku organizowane są obchody rocznicy wprowadzenia nielegalnego stanu wojennego. Razem z uczniami jeździmy do
Katowic bierzemy udział w biegu 9 górników, który to bieg upamiętnia pacyfikację kopalni Wujek. Jako stowarzyszenie organizujemy debaty. I to debaty skierowane do młodzieży, czy to są debaty oksfordzkie, czy też po prostu jakaś taka, może nie luźna, ale dyskusja w formie debaty właśnie między uczniami szkół średnich. Ale też na przykład co roku jesteśmy organizatorami obchodów 1 marca, tak, z racji pamięci żołnierzy wyklętych w Cieszyńskim Ratuszu. Jak wiadomo, jest tablica przed salą sesyjną, która zresztą właśnie też można powiedzieć z inicjatywy naszego stowarzyszenia, oczywiście przy wsparciu bardzo wielu instytucji, między innymi Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego i szeregu innych instytucji tam powstała, tak, już ponad 10 lat temu. Tak. No i w Więc sumie. szereg różnych inicjatyw o tematyce przede wszystkim historycznej, ale właśnie mówię, no również te debaty, tak? W zeszłym roku akurat, jeśli chodzi o młodzież, zorganizowaliśmy debatę dotyczącą patriotyzmu, i to było właśnie w listopadzie 2023 roku, a wcześniej, w poprzednim roku szkolnym, a w roku kalendarzowym 2023 byliśmy jako stowarzyszenie organizatorem takiego mini turnieju debat oksfordzkich, tak? W którym wzięli udział uczniowie Osuchowskiego, Kopernika, Szybina i Lotte, jeśli dobrze pamiętam, tak, Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Angielskiego. To A bardzo. wcześniej jeszcze też różne tego typu turnieje były organizowane i jeszcze też brali w nim udział uczniowie gastronoma, To Technikum bardzo Gastronomicznego. dobra taka inicjatywa, bardzo ciekawa, ponieważ młodzież ma szansę wypowiedzieć się na konkretny temat, może zająć stanowisko, ma jakieś argumenty, które nie boi się powiedzieć na głos, tak? Więc to jest dość istotne. Tym bardziej, że pewne umiejętności no, schodzą na dalszy plan na rzecz pisemnych umiejętności w szkołach, nie? Więc gdzieś. Znaczy, nie ukrywam, że jako nauczycielowi, bo sam pan mówił, tak, jestem związany ze szkołą, ale też właśnie również i w swojej działalności społecznej chodzi mi o to, aby właśnie promować kulturalną, merytoryczną dyskusję, żeby dać możliwość też młodym ludziom się wypowiedzieć, porozmawiać i to właśnie w kulturalny sposób. A myślę, że właśnie takim bardzo fajnym narzędziem edukacyjnym jest właśnie debata oksfordzka, tak? Gdzie przygotowując się do debaty oksfordzkiej, no, musimy wziąć pod uwagę dwie strony, prawda? No bo debata oksfordzka to jest teza, tak? Którą uczniowie, uczestnicy debaty oksfordzkiej znają wcześniej, ale nie wiedzą, po której stronie się znajdą, prawda? Bo debata oksfordzka to dwie przeciwstawne drużyny i jedna tej tezy broni, a druga jest w opozycji wobec tej tezy, tak? Więc przygotowując się do debaty, no musimy rozważyć za, przeciw, tak? Bycie tą stroną, która będzie broniła danej tezy, ale też może się tak zdarzyć, że będziemy wobec tej tezy w opozycji, tak? Tak. Więc to jest bardzo, mówię, fajne narzędzie, jeśli chodzi na przykład o lekcje historii. Tak, żeby rozważać jakiś problem z dwóch stron, prawda? Wyjść poza pewną bańkę medialną, tak? Tak, to Wyjść jest poza właściwie. pewien swój schemat myślenia, prawda? Że muszę też poznać argumenty drugiej strony, prawda? I mimo tego, że się mogę z tym wewnętrznie zgadzać, to debatując, tak, muszę te argumenty znać. I to też szybko się panu przyda, bo jest pan świeżo upieczonym radnym. Tak, już od ponad miesiąca zostałem obdarzony zaufaniem, za co serdecznie dziękuję wyborcom Próchnej. No, kolejne zadanie przede mną. Mam nadzieję, że sprostam, nie zawiodę oczekiwań. Będę robił wszystko, żeby tym radnym być jak najaktywniej, jak najbardziej zaangażowanym w sprawy gminy Strumień i sołectwa Próchna, w którym mieszkam. Ma pan jakieś zadania, które będą przyświecały w przyszłości i będzie pan je realizował, albo jakieś plany, marzenia, które Znaczy, będą? jeśli chodzi o radnego, to nie ukrywam, że w ogóle, jeśli chodzi o całą działalność społeczną i też tak rozumiem też tą sferę polityki, tak, i tej polityki lokalnej, że to takim bardzo ważnym aspektem jest oczywiście aspekt bezpieczeństwa, tak, szeroko pojmowanego. I o tą poprawę bezpieczeństwa chciałbym zadbać. Nie ukrywam, że tutaj może jak ktoś wie, gdzie leży Próchna, prawda, jak jest położona, no to przez Próchną przebiega droga wojewódzka 938, no i na nieszczęście niestety nie ma ona chodnika, nawet dużego pobocza, więc choćby to jest takim ważnym zadaniem, które chciałbym, żeby w jakiejś perspektywie czasowej zostało zrealizowane.
No, z racji wykonywanego zawodu, który sprawia mi wiele satysfakcji, oczywiście, również i na polu edukacji chciałbym podziałać, tak, żeby pracownie edukacyjne, żeby to zaplecze szkolne, sportowe było jak najlepsze i służyło, no, mieszkańcom, młodym ludziom, dzieciakom. Dobrze, no to w takim razie lepszej błędy nie można sobie wymarzyć. Życzę powodzenia w tych planach i w tych działaniach, wytrwałości, siły, no i co, zdrowia i do zobaczenia. Dawid Czakon był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję panu redaktorowi i wszystkim państwu. Serdecznie dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo.